Miły teatrze ziemi mazowieckiej, umyśliłam napisać do was serdecznie, bo jak tyle dni i nocy tą Wisłą płyniecie, to żebyście nie zapomnieli o naszej zabitej wsi Podłęcze, co jej wcale z wody nie widać. W pierwszych słowach proszę i domagam się, aby teatr do nas częściej przyjeżdżał, bo u nas nie ma ani światła, ani w ogóle nic. Wszyscy ludzie ciężko pracują, przez całe żniwa chodzą jak w kieracie. To pomóżcie nam chociaż tą radością, bośmy się przywiązali do teatru, kiedyście byli tu zeszłego lata. Pamiętam, jak pierwszy raz do teatru po waszym pomoście weszłam, to w sali mi się tak znów bardzo nie podobało. Dopiero kiedy otworzono sceny. Pana Jowiarskiego dostałam ze szkoły. Sama sobie czytam i wszystko przypominam, jak na scenie wyglądało. Ja jestem jeszcze u rodziców i swojego nic nie mam. Ale zawsze mam odłożone na bilet, jakbyście tylko przyjechali. A będą w tym roku soczyste owoce, na które wszyscy całą wsią serdecznie zapraszamy. Bardzo często myślę, jak też artyści żyją na barce. Bo to chyba w mieście byłoby lepiej. I że w waszej sztuce tyle wesołości, humoru i piękne wszystkie ubiory. Chociaż po ciemku w sali i tak nikt z was pewnie nie zauważy, bo przecież musicie o swoim myśleć, przyjdę teraz w nowej sukience seledynowej w lila rzucik, której jeszcze nie wkładałam. Ja bym bardzo chciała, żebyście tak znów coś o życiu pokazali. Że nie warto za bogatego szykować się do zamążwyjścia, tylko robić tak, jak serce czuje. Bo jak się raz zobaczy taką rzecz w teatrze, to się o niej więcej nie zapomina. Mój brat do każdego statku leci, że pewnie już teatr przypłynął. A matka z sąsiadką Józwą do dziś o panu Jowiarskim plotkują i mówią jego przysłowia. Chłopaki ze wsi też by się czegoś lepszego nauczyli, a nie tylko rozrabiać na każdej zabawie. Ja do was na barkę przez drzwi zaglądałam, bo jak to wszystko wygląda, bardzo jestem ciekawa. Chciałam przynieść ser i jajka do sprzedania, bo Anka poszła z masłem i wszystko sobie obejrzała. Ale już od samej barki zawróciłam. Ale i tak wiem, że wasza praca jest trudna, bo to bardzo ciężko tyle ról spamiętać. Umieć wszystko tak prawdziwie przedstawić, każdego rozśmieszyć albo zasmucić. Ale też myślę, że jesteście szczęśliwi, że tak na was wszędzie czekają. Miły teatrze, szanowni artyści, jakżeście u nas byli, to przynajmniej ten jeden dzień odznaczył się od innych, bo wszyscy jednakowo pięknie grali i wszyscy jednakowo zainteresowali nas swą pięknością. Piszę też dla was do zawiadomienia, że w nowej szkole będzie sala ze sceną. To przyjedźcie choć zimą, jeśli bez barki możecie, ale najlepiej na barce, bo widząc takie piękne przedstawienie, nikt nawet nie czuł komarów. Od brata pisze, że on za mało klaskał, bo bilety już nie dostał i ledwo się wepchnął. To wolał potem na sali cicho siedzieć. Koniecznie przyjedźcie znowu do Podłęcza, pokazać, czy ten świętoszek, coście go obiecali, taki święty. Chcemy znów zobaczyć tyle pięknych rzeczy i energiczności aktorów. Czekamy na was z niecierpliwością.
obyczaj zawdy. Każdą rzecz dobrze zważy. To można do prawdy oszaleć. Język świetny. Więc co do urody, tarpisz może iść z każdym... Prosiakiem z zawody. I gdyby nawet tobie jego cnota rzadka nie zdolała... Pysznego dostaniesz, gagatka. Co do mnie, gdyby była na miejscu panienki, nikt by bezkarnie mojej nie wymusił ręki. I wkrótce by przekonał się taki dobrodziej, że u kobiety zemsta piechotą nie chodzi. Czy mój rozkaz nie będzie nigdy usłuchany? Czego pan? Ja wcale nie rozmawiam z panem. Rozkaz, nie cnoto. Ja mówię za siebie. Dobrze. Nie wskaz słowę, to jak Bóg na niebie oberwie po pacjacie dziewczyna zuchwala. Moja córko, bądź pewna, że troska ma cała. Wierz mi, że mąż. Że wybór.